Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym małym programie chciałem powiedzieć kilka słów o czakrach, ponieważ pewne osoby się czują bardzo źle, czy to w Polsce, czy tutaj. Ja spotkałem niedawno tutaj osobę na plaży, była w towarzystwie innych osób. Była to osoba z Czech, pewna taka pani, która po prostu miała bardzo złe samopoczucie. Powiedziałem jej, że też pomagam innym ludziom oczyścić aurę, oczyścić programy, które są negatywne. No i oczywiście wybadałem, że ta pani ma pozamykane wszystkie czakry co do jednej i ma blok w kręgosłupie, czyli po prostu zablokowaną energię kundalini, która musi krążyć od ostatniego kręgu do głowy. Tak, żeby osoba się czuła w harmonii, żeby się czuła w takiej jakby, w takiej jakby harmonii, prawda? Także ja powiem Państwu jedną rzecz, że niektóre osoby z naszego społeczeństwa, mówię o osobach ludzkich, nie o osobach, które są z innych planet, po prostu posiadamy 7 czakr, prawda? Która się zaczyna od czakry korony, a kończąc się na czakra muladara, która jest tutaj właśnie w ostatnim kręgu naszego kręgosłupa. I jeżeli te czakry są zablokowane, to po prostu nie pobieramy energii z zewnątrz. Po prostu ciało ludzkie jest tak skonstruowane, że po prostu musimy się odżywiać jedzeniem fizycznym, czy jemy chleb, czy jemy jakiekolwiek inne pokarmy, ale również odżywia się nasze ciało eteryczne, astralne, właśnie energetyczne tak zwane. I musimy mieć te czakry otwarte z tego względu, iż po prostu energia praniczna, czy to jesteśmy w naturze, jesteśmy w lesie, czy jesteśmy gdziekolwiek, jakby przepływa przez te kanały i odżywia energetycznie nasz organizm. Dodam, że czakra również się znajduje, czakra korony, czakra tutaj z przodu na czole też jest czakra energetyczna, gdzie jest energia pobierana, czakra gardła, czakra serca, która jest bardzo istotna właśnie w uczuciach, w miłości. Jeżeli ta czakra jest zamknięta, wówczas nie ma miłości, jest nienawiść, są takie złe sentymenty u osoby, ponieważ ta czakra jest albo półzamknięta, albo jest całkowicie zamknięta, albo jeszcze u innych osób jest całkowicie anulowana. Wówczas występują perturbacje energetyczne w naszym, zaburzenia energetyczne i to może się odbić tak naprawdę na psychice danej osoby. Potem jest czakra tutaj Hara, która jest po prostu tutaj, to jest nasz pętek, prawda? Też jest tutaj czakra, jeżeli ta czakra jest zablokowana, mamy problem z trawieniem, mamy po prostu niewystarczającą ilość energii do trawienia. I potem jeszcze mamy czakrę seksualną, która jest też ta ostatnia właśnie, Muladhara. Jeżeli jest zamknięta, też powoduje pewne perturbacje w naszym organizmie, czy to może być chora nerka, czy to może być jakieś inne perturbacje. Także czakry są bardzo istotne, by były otwarte. Jeżeli jakaś osoba ma problemy właśnie z tym, ja osobiście mogę pomóc i otworzyć czakry nawet na odległość danej osobie. Tylko bym potrzebował ewentualnie imię i nazwisko, czy tam fotografię i mogę po prostu czakry danej osobie pootwierać. Bardzo istotnym faktorem jest to, żeby mieć to czakry po prostu jakby otwarte w tym kontekście, że wówczas pobieramy 100% energię z naszej przestrzeni. Drugim takim faktorem bardzo istotnym jest energia psychiczna, ponieważ wiele osób ma podczepy, gadzie byty i różne takie historie z duchami, że ma duchy podczepione i te duchy nas po prostu jakby ciągną energię z nas i te gadzie byty tak samo. Jest to energia psychiczna i dana osoba ma zaburzenia psychiczne, ma problemy z psychiką z tego względu, że prawdopodobnie jest podczepiona przez gadzi byt albo ma inne podczepienia z różnymi takimi duchami, czy astralami, czy ewentualnie są to byty, które są w naszym polu aurycznym. To wszystko można oczyścić, drodzy kochani. Nie musi tak być, że jakaś osoba koniecznie cierpi przez te duchy, czy przez te byty, czy przez cokolwiek, co tam się pojawi, ponieważ idzie to wszystko odpowiednio oczyścić. Są odpowiednie systemy, które to wszystko oczyszczają. Ja powiem od siebie, że jeżeli jest, jeszcze raz powtórzę to z poprzedniego programu, jeżeli jest jakaś osoba przy nas, która jest energetyczna, która jest bioenergoterapeutą, która posiada jakąś energię pozytywną w rękach, w dłoniach. Można te dłonie potrzeć po prostu jedną o drugą. Po prostu można nałożyć nad daną głowę danej osoby, przejechać po prostu wzdłuż ciała danej osoby kilka razy, nie jeden raz, a kilka razy, strzepnąć te ręce albo umoczyć w wodzie, żeby te energie zeszły i wówczas dana osoba zostanie oczyszczona z tych negatywnych energii przez bioenergoterapeutę lub osobę, która zna się na reiki lub się trochę na tym zna.
Także zachęcam Was też do kupna naszego promiennika mineralnego, który będzie link, na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.